Dzień dobry, Państwu, Dariusz wieczorek. Zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim państwa gościem jest pani Dorota Sierakowska, której przedstawiać nie muszę, ale przypomnę tylko, że jest analitykiem domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dzięki uprzejmości pani Doroty mamy dzisiaj mnie dzisiaj konkurs i w tym konkursie rozdamy trzy książki pani Doroty. To są, to jest tytuł Świat Surowców. Zaraz po naszym programie na, na stronie Parkiet.com znajdą państwo. Informacje na temat zasad tego konkursu i co trzeba zrobić, żeby otrzymać książkę Pani Dorotę. Pani Doroto, czy rynek surowców jest trudniejszy od rynku akcji dla początkujących inwestorów, dla osób, które chciałyby zacząć przygodę z, z inwestowaniem? Czy ta książka pomoże im w tym? Przede wszystkim dzień dobry Państwu. Co do rynku surowców, to faktycznie można powiedzieć, że jest to rynek trochę bardziej wymagający być może niż rynek akcji. On się cechuje kilkoma różnymi kwestiami, charakterystykami, które na innych rynkach mogą wyglądać nieco inaczej. Na przykład przede wszystkim mam tutaj do czynienia z bardzo dużą zmiennością. Gdy porównamy rynek surowców jako całość, czyli na przykład, weźmiemy indeks surowcowy, który i tak już w pewnym stopniu wygładza te notowania surowców, to i tak widzimy, że jest on dużo bardziej zmienny niż jakiekolwiek indeksy walutowe czy nawet indeksy akcji, a przynajmniej większość z tych indeksów akcji, bo przecież mamy też spółki, które są bardzo ryzykowne. Więc to jest jedna kwestia, ta podwyższona zmienność, z którą nie, nie każdy inwestor chce czy też umie sobie poradzić, zwłaszcza na początku swojej drogi z inwestowaniem. No i druga sprawa to to, że rynek surowcowy jest bardzo zróżnicowany, czyli możemy tutaj oczywiście mówić o pewnego rodzaju indeksach surowców, ale gdy przyjrzymy się temu rynkowi bliżej, to już widzimy, że Zupełnie inne warunki panują na rynku złota, zupełnie inne warunki panują na rynku ropy naftowej, a jeszcze inaczej wygląda sytuacja na rynku kukuryzy czy też kawy. A więc inwestując na rynku surowcowym, trzeba jednak wziąć pod uwagę to zróżnicowanie wewnątrz tej grupy surowców i to, że. Inwestując w konkretny surowiec, jednak powinniśmy mieć wiedzę też konkretną właśnie na temat tego surowca. No i myślę, że akurat moja książka jest taką dobrą podstawą do tego, żeby nauczyć się tych wszystkich zasad. Które rządzą rynkiem surowców? W skrócie, Pani Doroto, tak upraszczając, można powiedzieć, że w przypadku rynku akcji oczywiście e, duże znaczenie na wycenę firm mają e, warunki makro, ale tak naprawdę ostatecznie, co liczy się w zysk, to jak jest popyt na daną usługę, e, produkt tej spółki, czy ona e, zachowuje płynność. Ale w przypadku, tak jak Pani powiedziała, rynku surowców, to co? Ważne są decyzje polityków, banków centralnych. Siła dolara, pewnie to się liczy bardziej. Liczy się bardzo wiele różnych czynników. Oczywiście takim fundamentalnym czynnikiem jednak jest relacja popytu i podaży, mm. ponieważ te wszystkie czynniki, tak, nawet tak. polityczne, gdzieś tak. wpływają na oczekiwania dotyczące popytu i podaży, ale faktem jest, że w przeciwieństwie do rynku akcji, my tutaj nie możemy mówić o e, o takim fundamentalnym wzroście wartości danego aktywa, o ile spółka może rosnąć, może zwiększać swoje przychody, zwiększać swoje zyski, może robić się po prostu coraz większa, to w przypadku surowców my zawsze tutaj patrzymy na dany rynek pod kątem równowagi, czyli tego, jak, ta popyt, jak ten popyt i podaż się kształtują w zależności od różnych czynników. I faktycznie mamy tutaj wpływ duży wpływ polityki, aczkolwiek nie powiedziałabym, że to występuje tylko w przypadku rynku surowcowego, bo przecież na rynku walutowym Również. jest podobnie, tak. ale taką kolejną charakterystyką jest wpływ pogody, który jest dość um, ważny na rynku tak, surowców, tak. zwłaszcza oczywiście na rynku towarów rolnych, gdzie wręcz ma on przeważające znaczenie w przypadku bardzo um, no wielu różnego typu sezonów w roku. E ale też y, można powiedzieć, że ta pogoda wpływa także na ry rynek na przykład ropy naftowej czy gazu ziemnego, o czym nie każdy wie, tak. czy też na rynek złota. To, czy jest dobry monsun w Indiach wpływa na tak, to, tak. czy y, Hindusi mają y, pieniądze, żeby je wydać na złoto. Z kolei to, jaki jest sezon huraganów w Stanach Zjednoczonych, w, w Zatoce Meksykańskiej, wpływa na to, jaki w tym regionie, jakie może być wydobycie ropy czy gazu ziemnego. A więc to, te wszystkie czynniki się zazębiają i właśnie wpływają na notowania surowców. No. Ropa została wywołana jakby naturalnie, to jest najważniejszy e, surowiec. Pani Doroto, jak będą się kształtować ceny ropy? W Kolejnych miesiącach roku. Tak mniej więcej, w ostatnich miesiącach od tego dołka z końca grudnia ubiegłego roku cena wzrosła około 40-45%, co będzie miało wpływ na właśnie to kształtowanie popytu i podaży? Czy decyzja w czerwcu krajów OPEC będzie znacząca dla tego rynku? Jak Pani przewiduje? Na pewno spotkanie OPEC, które jest zaplanowane na czerwiec, będzie takim ważnym punktem w bieżącym roku, który może zadecydować czy też wyznaczyć kierunek notowań ropy naftowej na kolejne miesiące okay. czy też do końca bieżącego roku. Wszystko wynika z tego, że. Do tego czasu na rynku ropy naftowej może się zmienić bardzo wiele i decyzja OPEC może być pewnym przypieczętowaniem mhm. zmian, które obserwujemy obecnie. Faktycznie początek bieżącego roku był na rynku ropy naftowej rewelacyjny. Wynika to przede wszystkim z takiego czysto technicznego odreagowania tych dramatycznych zniżek z końca 2018 roku, no ale też z pewnych czynników fundamentalnych i pewnych obaw o mniejszą podaż. Na przykład w Iranie z chaosu w Wenezueli, to, to. czy też w Libii, czyli to również miało takie fundamentalne podstawy. Niemniej jednak wzrost 40% w ciągu zaledwie kwartału przez wiele osób jest oceniany jako już pewna przesada albo przynajmniej taki poziom, przy którym inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy faktycznie mhm. dalsze zwyżki będą uzasadnione. E Ostatnie dni pokazują, że faktycznie już na tym rynku ropy naftowej pojawiła się pewna podaż, czyli pojawili się sprzedający, którzy troszeczkę doprowadzili do odreagowania spadkowego z poziomu tegorocznych maksimów. Natomiast. Też nie sądzę, żeby notowania ropy naftowej miały duży potencjał do, do spadków. W mojej opinii możliwe jest, że do końca roku utrzyma się pewna konsolidacja, czy też. Nawet jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z niewielką zmiennością cen, to jednak te notowania nie będą aż tak mocno odbiegały od poziomów, które widzimy obecnie. Czyli Pani zdaniem taki poziom właśnie, że jeżeli chodzi o Brent 65, 75 jest bardziej prawdopodobny niż na przykład zejście do, do 50 czy, czy wzrost do 90, tak? Tak, Dolarów moim zdaniem jest to bardziej prawdopodobne i to w dużej mierze łączy się z fundamentami tego rynku, a mianowicie z jednej strony ten spadek notowania ropy naftowej prawdopodobnie szybko doprowadziłby do jakiejś reakcji OPEC, czy ogólnie reakcji producentów, którzy jednak próbowaliby zniwelować ten efekt. Pamiętajmy, że jednak właśnie w tych momentach, kiedy notowania ropy naftowej spadały, to właśnie kartel OPEC się uaktywniał i dążył aktywnie do tego, żeby te notowania ropy naftowej wspierać mhm. jednak. Natomiast z drugiej strony też nie liczyłabym na spektakularne zwyżki notowania ropy naftowej, dlatego że mimo wszystko, mimo tych problemów w Wenezueli, mimo sankcji na Iran, my jednak wciąż mamy dużą produkcję ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, dużą i rosnącą. A dodatkowo mamy jednak. Możliwość zwiększenia produkcji ropy naftowej przez Rosję czy Arabię Saudyjską w zasadzie w dowolnym momencie. Te kraje po prostu mają duże możliwości produkcyjne i prawdopodobnie nie zawahają się ich użyć, jeżeli to będzie konieczne. Tak naprawdę, jedynym scenariuszem, który mógłby zaburzyć tą równowagę na rynku ropy naftowej czy też doprowadzić do większych zmian, mogłaby być jakaś. Dramatyczna ucieczka inwestorów od ryzyka, mm -hmm. czyli mm -hmm. gdyby się okazało, że faktycznie wydarzenia polityczne tak. staną się takim motorem, który zwiększa awersję inwestorów mm -hmm. do ryzyka, a przecież widzimy teraz, że jest jednak tak. dużo napięć międzynarodowych, to wtedy moglibyśmy oczekiwać, że ropa na to zareaguje tak czysto nerwowo, czyli nawet niefundamentalnie, tylko możliwe, że zobaczymy na przykład krótkoterminowe mm -hmm. dynamiczne zniżki. Które oczywiście mogą zostać nadrobione relatywnie szybko, jeżeli sytuacja się uspokoi. Pani Dorota, jeszcze na koniec pytanie dotyczące ropy. Jakie są oczekiwania co do tej decyzji czerwcowej krajów OPEC, czy, 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 ekspertów, analityków banków? Czy, 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 czy będziemy mieć właśnie próbę ograniczania tej podaży? Mhm. Czy? Po tym, co ostatnio wydarzyło się chociażby w kwestii Iranu, jest więcej pytań niż odpowiedzi, jeżeli chodzi o spotkanie OPEC. Na pewno możemy oczekiwać, że Arabia Saudyjska oraz inne kraje OPEC, a także te kraje stowarzyszone, będą uważnie śledzić to, co będzie się działo na globalnym rynku ropy naftowej pod kątem podaży. Jeszcze do niedawna sądzono, że takie było główne przewidywanie, że Arabia Saudyjska i ogólnie kraje biorące udział w porozumieniu, przedłużą to porozumienie na drugą połowę bieżącego roku. No to wynikało przede wszystkim z faktu, że jednak ta produkcja ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych rośnie. I ta decyzja OPEC miała w pewnym stopniu równoważyć właśnie efekt tej rosnącej produkcji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już teraz, gdy pojawiły się problemy w Wenezueli, gdy pojawiły się zaostrzone sankcje na Iran, ten scenariusz nie miałby zbyt dużego sensu i w w takim kontekście można oczekiwać, że Arabia Saudyjska nie dość, że nie przedłuży tego porozumienia, to na przykład jeszcze powiększy limity produkcji ropy naftowej. To jest teraz całkiem realny scenariusz, jeżeli oczywiście do tego czasu nic się nie zmieni. Mamy jeszcze trochę, trochę dni do tego spotkania. Już teraz wiem, że Rosja raczej się z tego porozumienia wyłamie i możliwe, że będzie zwiększać produkcję. I tak naprawdę decydujący głos prawdopodobnie będzie miała Arabia Saudyjska. I tutaj właśnie ważne będzie to, co się będzie działo, zwłaszcza w kontekście Iranu, bo mamy zaostrzone sankcje, mamy potencjał do znaczącego zmniejszenia produkcji ropy naftowej w Iranie, ale jeszcze nie do końca rozstrzygnięte zostało, czy faktycznie te sankcje pozostaną w takiej formie i czy kraje, które dotychczas importowały ropę naftową z Iranu, jednak nie otrzymają żadnych wyłączeń. Mm -hmm. e w naszej rozmowie przewijała się awersja do ryzyka. Często chyba złoto jest postrzegane jako, tako, jako taki surowiec, często bywa nazywany bezpieczną przystanią, jeżeli no, mamy takie zawirowania na rynkach akcji. Proszę mi powiedzieć, a co z kształtowaniem się cen złota w kolejnych miesiącach? Czy myśli Pani, że. Cena tego kruszczu wzrosła od listopada ubiegłego roku, ale w ostatnich tygodniach mieliśmy pewną taką korektę spadkową. Czy, 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 czy wróci popyt na, na ten rynek? Na razie widać, że na rynku złota jednak te ci kupujący są dość słabi, a wszystko wynika z tego, że amerykański dolar trzyma się nad mocno. mocno. Tak, to jest oczywiście taka siła troszeczkę słabością innych walut, czyli mamy zawirowania w innych krajach kluczowych na świecie. Przecież widmo Brexitu cały czas się utrzymujące, problemy niektórych krajów Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, że ten dolar cały czas jednak świeci dość mocnym światłem, a silny dolar oznacza jednak presję na y, relatywnie niskie notowania złota. Y, złoto oczywiście nie reaguje na tego silnego dolara jakoś bardzo nerwowo i widzimy, że to ostatnie odreagowanie spadkowe było jednak, miało dość y, umiarkowany wymiar, czyli to, to, nie była, to nie były dramatyczne przeceny. Jednak sądzę, że notowania złota nie będą miały szansy na wzrosty, o ile notowania dolara y, nie będą temu mhm. sprzyjać. Czyli y, Podejrzewam, że możemy mieć do czynienia również z takim wyczekiwaniem inwestorów, dopóki ta sytuacja na dolarze nie będzie bardziej wyrazista. Bo pamiętajmy, że dolar trzyma się mocno, ale również nie widzimy tego trendu wzrostowego ostatnio. Widzimy też pewne wyhamowanie tych zwyżek i raczej pozostawanie na tych wypracowanych mhm. poziomach, a nie kontynuację wzrostu. Mhm. Dolar to oczywiście jedna kwestia. Natomiast drugą kwestią jest oczywiście właśnie wspomniana awersja do ryzyka. Ona w pewnym stopniu oczywiście również z dolarem się wiąże. Natomiast notowania złota mogą radzić sobie dobrze, jeżeli właśnie mielibyśmy do czynienia z jakimiś problemami politycznymi, tudzież wzrostem napięć, zwłaszcza na linii USA-Chiny. My już teraz widzimy, że Oba kraje mają duże problemy, żeby się porozumieć, zwłaszcza żeby wypracować trwałe porozumienie, i nie do końca jeszcze wiadomo, co z tego wyniknie. Obecnie oczywiście planowane są nowe, wyższe cła na kolejne dobra w Chinach, importowane z Chin do Stanów Zjednoczonych. Natomiast. Jeżeli ten konflikt będzie się przedłużał, no to niewątpliwie będzie miał on negatywny wpływ na globalną gospodarkę, może to się przełożyć na ogólny pesymizm na globalnych rynkach finansowych. No i to oczywiście byłby taki czynnik, który by złotu sprzyjał. Mhm. A więc również na rynku złota nie spodziewam się tego, że doświadczymy jakichś dramatycznych przecen, ale jeżeli notowania dolara nie spadną, no to wtedy też nie spodziewam się spektakularnych wzrostów. Mhm. Czyli możemy wejść w taką dość, można powiedzieć, nudną fazę na rynku surowcowym w kolejnych miesiącach. Mhm. Dla polskiego rynku ważna jest jeszcze cena miedzi, a to dlatego, że na giełdzie jest notowany KGHM, to jest istotna spółka, ważna, ważny składnik WIG20. Jej zyski i notowania są skorelowane z ceną miedzi. Cena miedzi to znów rynek chiński, który jest największym jakby konsumentem tej, tego surowca. Jak pani przewiduje? E, czy, czy tutaj możemy liczyć na wzrost nawet do 7000 dolarów za tonę? Czy raczej też będzie taka konsolidacja? Sądzę, że akurat, akurat na rynku miedzi mamy do czynienia z większym pesymizmem w porównaniu do rynków złota czy ropy naftowej. Więc jeżeli miałabym już obstawiać jakiekolwiek... Hmm ruch wyraźniejszy w którąkolwiek ze stron, to obawiałabym się, że byłby to spadek. Z czego to wynika? Przede wszystkim z dość już wyraźnie obserwowanego spadku popytu na miedź, czy też z takiego mało spekt spektakularnego popytu mm -hmm. na miedź, można powiedzieć, w Chinach właśnie. Czyli widać to spowolnienie w Chinach, a Chiny są jednak największym konsumentem miedzi. Ostatnie dane z Państwa środka nie były zachwycające. Widać też, że był relatywnie słaby import w porównaniu do, do sezonu, bo mamy teraz rozpoczęcie sezonu większych inwestycji, czy też większej aktywności w budownictwie mhm. chociażby, czy też w przemyśle, i to powinno jednak napędzać popyt na mieć. A tak nie jest i to może być taki negatywny sygnał na rynku miedzi. Więc tutaj spodziewałabym się jednak tego, że na tym rynku miedzi będzie panował większy pesymizm w bieżącym roku, czy też do końca bieżącego roku. No i jedynym, co mogłoby tutaj pomóc, to właśnie albo jakieś dobre dane, mhm. albo jakaś jakieś wydarzenie polityczne, które będzie bardzo optymistyczne, albo co się na rynku miedzi oczywiście zdarza, problemy w którejś skopalni, bo to jest chyba taki czynnik, tak. który najczęściej, najczęściej e, tak. powoduje windowanie notowań cen. Płynnie przeszliśmy, pani, do, do, do ostatniego pytania, ponieważ ja chciałbym panią e, zapytać o... O Takie wskazówki dla naszych inwestorów. Tylko przypomnę, że Parkiet uruchomił, właśnie wystartował z grą Parkiet Challenge. E, nasi inwestorzy w takiej wersji demo będą mieć, e, powiedzmy, portfel 20 tysięcy do zainwestowania w spółki e, z indeksu WIG30. Czyli w spółki również, które mają ekspozycję na surowce. Wspomniany KGHM, Orlen, Lotos, PGNIGE. Czy Pani zdaniem inwestorzy powinni właśnie postawić na takie spółki czy może e, z rezerwą do nich podejść jak Pani uważa? Spółki surowcowe rządzą się swoimi prawami, więc na pewno bym podchodziła do nich z rezerwą. E, oczywiście w takim największym stopniu... Zwłaszcza, że, że ten okres inwestycji mamy demo tylko czterotygodniowy. tak, krótki, Właśnie. to prawda, to prawda. Jednak ta zwiększona zmienność na rynku surowcowym często też powoduje... Szansę. No. Tak, albo, albo szansę na duże zyski, albo potrafi też pogrążyć się danego inwestora, który e, ma do dyspozycji tylko krótki czas e, na, e, na zawarcie tej transakcji. Na pewno jeżeli chodzi o polski rynek, to takimi um, spółkami, które w dobrym, w dobrym stopniu, czy też w bardzo dużym stopniu odzwierciedlają zmiany notowań danego surowca na globalnym rynku. Są głównie spółki wydobywcze, czyli mhm. na przykład takie spółki jak KGHM, która dość wiernie odzwierciedla sytuację na rynku miedzi, no ale także spółki węglowe, chociażby JTZW czy Bogdanka. Tak. Oczywiście węgiel nie jest zbyt popularnym surowcem, t, tak, tak. który jest e, wystandaryzowanym e, instrumentem na globalnym rynku, ale mimo wszystko to odzwierciedlenie widać. Natomiast w przypadku Lotosu czy też Orlenu, ogólnie spółek petrochemicznych. To przełożenie, to powiązanie z rynkiem ropy naftowej jest już dużo mniej wyraźne. Dla tych spółek dużo, w dużo większym stopniu liczą się jednak różnego typu marże, a nie cena, cena mhm. samej baryłki ropy naftowej. A więc tutaj jednak podchodziłabym do tych spółek jako do spółek surowcowych raczej z pewną rezerwą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim Państwa gościem była Pani Dorota Sierakowska, analityk Domu Maklerskiego, Banku Ochrony Środowiska. Państwa zapraszam na kolejny program prosto z parkietu, jutro punktualnie o godzinie 12. .00. Zachęcam do śledzenia naszego programu na kanale YouTube i do subskrypcji. I przypominam, że tuż po naszym programie na parkiet.com znajdą Państwo zasady konkursu. Do wygrania są trzy książki Pani Doroty Sierakowskiej.